Valdi Ceramika, spółka z OO, zajmuje się wytwarzaniem płytek gresowych z surowców mineralnych. Surowce używane do produkcji charakteryzują się wysoką czystością składu i odpowiednimi parametrami. Z magazynu przewożone są do przerobowni MAS, gdzie rozładowywane są do jednego z betonowych boksów pośrednich. Następnie rozdrobniony surowiec trafia do turbinowych bełtaczy łopatkowych. Wytworzona w nich zawiesina pompowana jest do młyna, gdzie następuje przemiał surowców aż do uzyskania jednolitego leiwa. Dalszy etap produkcji to wytworzenie granulatu z masy lejnej. Magazyn granulatu stanowi 15 metalowych silosów. Poszczególne rodzaje granulatu pobierane są przenośnikami taśmowymi do dalszego etapu produkcji. Począwszy od chwili załadowania surowców, cały proces produkcyjny sterowany jest przez komputer. Praca obsługi ogranicza się do kontrolowania procesów produkcyjnych, konserwacji i czyszczenia całej linii produkcyjnej. Valdi Ceramika dysponuje innowacyjną technologią Continua, będącą dziełem największego na świecie producenta maszyn ceramicznych SACMI. Proces produkcyjny linii Continua rozpoczyna się podaniem granulatu ceramicznego na ruchomą taśmę. Taka warstwa granulatu poddawana jest wstępnemu zaprasowaniu. W ten sposób uzyskuje się ciągłą płytę, która następnie cięta jest na formaty o kształcie kwadratów. W dalszej części linii produkcyjnej mogą być nakładane dodatkowe zdobienia za pomocą pięciogłowicowego urządzenia Rotocolor. Tak przygotowana płyta jest podsuszana w suszarni rolkowej. Wcześniej podsuszona płyta wprowadzana jest do aktualnie największej w kraju prasy hydraulicznej SACMI PH7500 o nacisku 7500 ton. Tak uformowana płyta transportowana jest przenośnikiem rolkowym do urządzenia tnącego. Tutaj płyta poddawana jest cięciu na konkretne formaty. Kolejnym etapem produkcji jest suszenie, które ma za zadanie odparowanie nadmiaru wilgoci, jednocześnie nadając produktom odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Proces suszenia odbywa się w suszarni pięciopoziomowej typu ECP. Materiał wsadowy przemieszcza się wzdłuż suszarni na poprzecznych rolkach ceramicznych rozmieszczonych na pięciu poziomach. Po zakończeniu procesu płytki przemieszczane są na podajnikach paskowych do urządzeń obrabiających obie pary krawędzi. Są one wyrównywane, frezowane i czyszczone, a następnie płytki układane są w rolkowych regałach transportowych z wykorzystaniem automatycznej układarki. Równolegle do linii Continua pracuje linia tradycyjna. Proces technologiczny zaczyna się w prasie PH5000. Formowanie płytek odbywa się poprzez sprasowanie granulatu pomiędzy dolną i górną częścią formy metalowej. Sprasowane, oczyszczone i wypchnięte z formy płytki przemieszczane są na przenośniku rolkowym w kierunku suszarni wieżowej typu EVA. Kolejnym etapem procesu produkcyjnego jest szkliwienie, polegające na nadaniu płytkom twardej, gładkiej i lśniącej powierzchni. Proces szkliwienia odbywa się na dwóch równoległych liniach szkliwierskich. Następnie nakładany jest wzór za pomocą urządzeń Rotocolor. Płytki są dekorowane zgodnie z kartą technologiczną danego wzoru. W procesie dekoracji płytki automatycznie układane są w rolkowych regałach magazynowych, w których oczekują na wypał.
Zarówno z linii Continua, jak i linii tradycyjnej płytki przy pomocy bezobsługowych wózków widłowych transportowane są do pieców rolkowych typu FMP. Valdi Ceramica posiada dwa energooszczędne piece SACMI najnowszej generacji, każdy o długości 130 metrów, pozwalające w jednym cyklu wypalać równocześnie dwie płytki w formacie 120 na 120 cm. Praca pieców jest w pełni zautomatyzowana, łącznie z załadunkiem i rozładunkiem wsadu do magazynowych regałów rolkowych. Po wyjściu z pieca płytki z wykorzystaniem automatycznej układarki transportowane są w magazynowych regałach rolkowych na linię polerską. Linia polerska to ciąg urządzeń, zadaniem których jest uzyskanie płytek o wysokim stopniu połysku powierzchni. Proces technologiczny rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia płytek pod walce wyposażone w diamentowe noże. Ich zadaniem jest wyrównanie powierzchni i usunięcie utwardzonej wierzchniej warstwy płytek. Po uzyskaniu gładkiej powierzchni płytki są krawędziowane celem uzyskania założonych wymiarów i fazowane. Wypolerowane i oczyszczone płytki przenoszone są do magazynowych regałów rolkowych, a następnie przy pomocy bezobsługowych wózków widłowych są transportowane na linię sortowniczą. Weryfikacja jakości wykonanego produktu odbywa się w sposób automatyczny oraz weryfikację wizualną. Weryfikacja automatyczna realizowana jest za pośrednictwem bezdotykowych instrumentów pomiarowych. Weryfikacja wizualna polega na ocenie przez pracownika jakości i estetyki powierzchni użytkowej płytki. Z linii sortowniczej płytki transportowane są przenośnikiem do maszyny pakującej, gdzie nadrukowywane są dane opisujące produkt. Kolejnym etapem jest transport kartonów i ułożenie ich na drewnianych paletach za pomocą zautomatyzowanego chwytaka. Dalej, przy pomocy bezobsługowego wózka widłowego, gotowe palety są transportowane do magazynu wyrobów gotowych. Valdi Ceramica posiada własne laboratorium, w którym badana jest zarówno jakość wykorzystywanych do produkcji surowców, jak i produktu finalnego. Innowacyjna technologia Continua, odpowiednio zmodyfikowana na potrzeby Valdi Ceramica, stała się najnowszą technologią, niestosowaną dotychczas na świecie, pozwalającą na zasadniczą zmianę właściwości produkowanych płytek. Umożliwia to otrzymanie całkowicie nowego produktu finalnego pod względem właściwości technicznych i estetycznych.